Cześć, Maneczko, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj dopiero co przyjechałem na gospodarstwo, byłem po blachy na obciążnik. Zaraz Wam ich pokażę, tylko otworzymy tutaj garaż. O kurde. Coś tu się skrzywiło. Na czym to się skrzywiło? Dziwne, bo to nie było skrzywione ostatnio. Wjedziemy tą karą najpierw. Wyjadymy z tym. Ciul. Sezon drzewny zakończony. Sezon opałowy, także piec można już wyjąć stąd. Pozbyć się go. Dobra, tutaj mam blachy. Tak, lodówka, bo była na mieszkaniu. Z nas jakieś rękawiczki może. Zapola światło jeszcze, żebyście lepiej widzieli. O kurde! Tak. O kurwa, trochę ciężki. I oprzemy o John Deere'a. O, opona. Trzeba tu ogarnąć, bo tyle śmieci tu ze ścian wywalało. Trzeba to wszystko sprzątnąć, koło pieca posprzątać, piec wywieźć. I tutaj na górę i na dół. Taki obciążniczek. Tak to będzie wyglądać, plus minus, góra i dół, później się to poszlifuje, tak, niech se to leży tu. I teraz muszę te blachy se ponacinać i doginać. Dziwnie to wygląda. Jakby niesymetrycznie, ale chyba ja. Taka jest to. Dwadzieścia pięć. Złudzenie jakieś myliło. Dobra, to jest, załóżmy, że to jest dół. I teraz tak. Nie wiem, od końca zacząć. To tu by było tak 50 metr i metr ile? Metr 60, a to ma chyba 1,5 metra, co? No, 1,5 metra. Czyli, że nie. Czyli, że trzeba będzie zacząć odtąd. Tak. Tu uciąć i tu następne, kolejne. No dobra, damy sobie to na stolik i próbujemy, sprawdzimy, czy jest kąt wszędzie. Jak nie, no to trzeba będzie uciąć do kąta prostego. To sobie na razie odłoża wszystko. No, za mało stolików. Trzeba jeszcze jeden stolik dorobić tu chyba. Się taki syf tutaj zrobił przez ten tydzień. Masakra. Bo tak naprawdę to wszystko jest pozaczynane w jednym czasie. Zacząłem robić Johna, czekam na części. Tutaj zaś robię to, tamto. Tak to wygląda. Dobra, jest git. Trasujemy sobie 25 mm. Trochę gruby ten marker, ale musimy sobie poradzić. Lepszy by był rysik, ale potem rysik trochę mało widać. Ok. Obok poszło.
sumie lepiej będzie tak zaznaczać. 25 tu i 25 tu. Czyli 50 i teraz 80 chyba. Ile to miało być? 60. Czyli teraz zaznaczamy 110. 110. Teraz najprostszy sposób na gięci to naciąć i po prostu przeginać. Tylko nie wiem jak mocno to wyginać. Na razie tak troszkę i będziemy po troszce dokładać po prostu, żeby to nie przesadzić. Dobra, tu się przegnie. No i teraz dym przypasować, ale wydaje mi się, że jeszcze bardziej. Choć nie wiem. W sumie jeszcze bardziej. Obydwa. Bo bym sobie musiał to przykręcić najlepiej. A nie on cwingi. Położymy ten siłownik, on jest ciężki. Tak. Dobra, sprawdzamy. W sumie chyba najpierw po kolei by było najlepiej dogonać. O. To by było. Tylko ta mocniej. Musiała być mocniej. Idzie. Tak nie idzie. Przyjdzie na górę, nie? Tak, to przyjdzie. Położone. O. Tak. 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 Ładnie to wygląda. Tylko tego dognemy jeszcze i będzie. Może by tu kolanem po prostu. Tak. O. Dobra, poszło. Poszło. Jeszcze trochę. O. Tak. Jest igła. Jest igiełka. Teraz jeszcze ta strona i będzie. Dobra. Ta przegna tak. Nie, lepiej będzie na tym. Lepiej będzie na. Może być chyba. Dobra, ładnie wygląda. Później jak już będzie pospawane, no to wtedy to zalejemy. Bo jak teraz by kto zalał, to by mogło mi to pościągać. Także później tam zrobimy tak cienko. Laga. O. Tak to miało być odwrotnie przymierzyłem. No ale bez różnicy i tak.
za fest poszło. Dzisiaj tyle mi się udało zrobić. No, prawie jest godzina pierwsza, muszę się zbierać, jadę do roboty. No, zostało mi tutaj te dwa boczki. Ten nie jest przyspawany jeszcze, muszę tutaj troszkę przyciąć, bo tutaj ciut za długi wyszły. No ale myślę, obciążnik będzie spoko i jeszcze myślę nad tym, jak zrobić półka tutaj, taki schowek. O. No także zapraszam na kolejny odcinek, bo w tym to już wszystko. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie, cześć.